Tak, wiem, jesteście bardzo zdziwieni, o co tak właściwie chodzi i powiem wam, że ja też jestem zdziwiony. Witam was tutaj, cześć, cześć wzdłuż i zapraszam was na kolejny news i City Skylines Update 6.01. Pojawił się właśnie dla was, dostępny. I co nam tutaj właściwie dodaje? Zniknęło nam po pierwsze radio świąteczne, utwory świąteczne, ale nie wiem jak do tego się odnieść. Powiedzmy, że dobra, niech będzie. Natomiast pojawiła się jedna rzecz. Ogólnie jak pobierzecie i nie będziecie zbytnio wchodzić w szczegóły, to nie zauważycie różnicy. Może jakieś tam bugi poprawili, ale nie pisali tego. Natomiast co faktycznie się zmieniło, tak sobie wejdziemy w jakieś dowolne miasto. No nie, nawet promowo wielkie, proszę bardzo, wejdźmy sobie. I teraz zobaczycie, o co chodzi. Ja byłem zdziwiony, o co tu właściwie tak biega, ale zobaczycie. Doszła nam nowa stacja radiowa. I to w zasadzie jest tyle. Stacja radiowa się nazywa Koncerty. I tu jest właśnie największy problem z tym. Ponieważ jest dodatek Koncerty do tutaj właśnie tego. Czekajcie. Do City Skylines. Ale jego nie ma na PS4 i nie ma budynków też z tym związanych. Jak widzicie, radia jest naprawdę tutaj bardzo już dużo. Jak ostatnio wszystko się kończyło, nie było amerykańskiego radia i było tylko to i to. No i Gold FM tu. No było tego dużo mniej. Trzy stacje, dwie stacje radiowe doszły teraz podczas tych update'ów. Z czego dwie są darmowe, więc bardzo fajnie. Koncert są darmowe. I proszę bardzo, sobie włączamy. I leci sobie na radyjko. Ale jak patrzyłem, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, nie znalazłem żadnego budynku, który by faktycznie do tego, żeby był scena koncertowa i tak dalej. Przyjrzałem wszystkie możliwe miejsca, gdzie by to mogło się znajdować. Nie znalazłem tego, więc dużo mówić. Jest radio koncertowe, a nie ma jeszcze koncertów. Ja nie wiem, czy to jakiś taki bug, czy coś, ale jakby coś. Mamy coś takiego, proszę bardzo. I to nie ma nic wspólnego z Green City, ta aktualizacja jest całkowicie darmowe, więc powinno wam się wszystkim spodobać. No i co tu dużo mówić? To byłoby na tyle, bo tu nie ma co dużo mówić. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Przypominam o głosowaniu na ankietę, o której godzinie będzie jutro live z City Skylines Green Cities. Dobra, proszę bardzo. Posłuchajcie sobie jeszcze tutaj chwileczkę i kończymy. Dobrze, dam wam trochę dłuższą tę chwileczkę, czekajcie. Z zegarkiem w ręku. Powiedzmy, że dotrwam do 3,5. Więc tak wygląda to radio, a ja się z wami żegnam. Cześć!